Ja poproszę o zabranie głosu pana prezesa Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Józefa Kozaka. Pisząc ową publikację, starałem się, aby wszystkie myśli zawarte w niej dotyczyły nas wszystkich, abyśmy mogli znaleźć choć trochę tam, także i siebie. To wielki honor i zaszczyt, że po raz szósty w tym miejscu mam to szczęście w życiu witać panie, panów, słuchaczki i słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i cieszę się, że mogę powiedzieć, iż nasz uniwersytet, który już ma 5 lat, ma trwałe fundamenty. Przyznaję i to, że pisząc ową publikację, starałem się dotrzeć do pewnych źródeł. Otóż ojciec chrzestny tego uniwersytetu, a jest nim pan poseł Piotr Walkowski, który wtedy, 5 października, stanął tu na mównicy i powiedział: Józef, ci się uda. Bo faktycznie w pierwszym roku miałem taką wątpliwość. Czy ci się uda? I na tej pierwszej kartce właśnie zapytałem sam siebie o to. Na drugiej kartce, już było to 10 października 2008 roku, zastanawiałem się, a skąd ty, człowieku, weźmiesz pieniądze? W trzecim roku napisałem sobie, i co zrobić, żeby uaktywnić wszystkich słuchaczy. Potem, 12 października 2011 roku, Kozan, trzeba się otworzyć na zewnątrz. I te myśli, proszę państwa, towarzyszyły mi przez te kolejne lata, a na dzisiaj na tej kartce zapisałem sobie: Kozan, buduj, bo fundament jest. I faktycznie, moi drodzy, jesteśmy oto w takiej sytuacji, że jako stowarzyszenie mamy uczelnię patronacką, Społeczną Akademię Nauk, którą dzisiaj reprezentuję, dziekan Wydziału Zamiejscowego, pan doktor inżynier Tadeusz Sarnowski, i członek Rady Programowej, pani doktor Edyta Godziszewska. Mamy Radę Programową, czyli nauczycieli, którzy prowadzą poszczególne zajęcia, których bardzo serdecznie również witam wszystkich. Stowarzyszenie ma swój zarząd, komisję rewizyjną i na co dzień stara się ten zarząd, poprzedni, aby rzeczywiście następował rozwój naszego stowarzyszenia, a dzięki temu jesteśmy także organizacją pożytku publicznego. Witam zarząd i komisję rewizyjną. Mamy takie przyzwolenie od samego początku budowania tego naszego wspólnego domu, przyzwolenie duchowe. Od samego początku jest z nami ksiądz prałat Tomasz Ilski. Witam serdecznie księdza prałata. A skoro już wszystko mamy, no to nie może się obyć bez współpracy. Jest tak, że chodzimy na zajęcia, na poszczególne wykłady, ale nie jesteśmy w próżni. Żyjemy w środowisku miasta Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, województwa wielkopolskiego, no i naszego pięknego kraju. Jak państwo doskonale wiecie, staramy się o to, ażeby na co dzień nie tylko realizować się, ale także być otwarty na potrzeby miasta, powiatu i kraju.
Zatem bardzo serdecznie witam pana Pawła Rejskiego, starostę ostrowskiego. Panią zastępcę prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego Marlenę Maląg. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Macieja Klusaka. No i moi drodzy, nie byłoby możliwości działania, gdyby nie współpraca codzienna z osobami, gdzie są owe zajęcia. Najwięcej faktycznie jest w tej uczelni, ale również mamy w czwartym liceum ogólnokształcącym, witam serdecznie panią dyrektor Jolantę Maćkowiak. Mamy zajęcia w Zespole Szkół Technicznych, witam serdecznie pana Eugeniusza Namysła, dyrektora tejże szkoły. Już nikogo nie pominam, ale jeszcze mamy zajęcia w Zespole Szkół Transportowo-Energetycznych. Tak, dobrze powiedziałem? Dobrze. Pani dyrektor jest dzisiaj w Kaliszu, ale będzie, że tak powiem, z nami na co dzień. I mamy jeszcze w Szkole Podstawowej nr 9 u pana dyrektora Łukasza Mikołajczyka. Co jeszcze? Proszę państwa, jesteśmy organizacją pozarządową. I aby można było istnieć, trzeba mieć wsparcie u naszych sojuszników. Bardzo serdecznie witam i przedstawiam jednocześnie, ponieważ nie miałem jeszcze okazji w tym gremium przedstawić pana Cezarego Nowakowskiego, mecenasa, który pełni funkcję prezesa Ostrowskiego, Ostrowskiej Rady Działalności Publicznej. No, pana posła Piotra Walkowskiego to już prawda, wszyscy znamy, nie tylko naszych kontaktów. Dziękujemy za Poznań i dziękujemy za Wysocko. Wszystko razem dziękujemy panu posłowi. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz w tym roku, że tak powiem, uzyskamy coś od pana ministra, na co bardzo liczymy. I nie tylko zresztą. Witam media ostrowskie, nasze wszystkie, te stare i te nowe. A w sposób szczególny chciałem powitać dzisiejszego wykładowcę i poproszę do stołu prezydialnego pana Macieja Kowalczyka, prezesa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Wszyscy jesteśmy już powitani, wszyscy jesteśmy na sali obecni i teraz zwracam się do pierwszoklasistów. Otóż tak się składa, i to jest informacja dla wszystkich, że w tym roku przyjęliśmy 55 osób na pierwszy rok naszych studiów. Dużo. Liczyliśmy, że no może 30, prawda, może 31, 55 na dzień dzisiejszy, a wszystkich razem rocznika 2, 3, 4, 5 i 6 to 321 osób. To jak dodamy, to jest dość sporo. I miło, że państwo zechcieliście do nas przybyć, do stowarzyszenia, do naszej rodziny uniwersyteckiej i tak jak już powiedziałem parę minut przedtem na naszym zebraniu sprawozdawczym, liczymy, że wzbogacicie naszą ofertę programową, edukacyjną, a także integracyjną, a także pomożecie nam wszystkim, abyśmy w środowisku miasta Ostrowa i powiatu ostrowskiego byli postrzegani jako aktywne stowarzyszenie działające na rzecz osób innych. No i teraz będzie moment szczególny, tak zwana immatrykulacja. Jest taka tradycja, znowu patrzę na pierwszoklasistów, że przed wręczeniem dokumentu oficjalnego, który pomoże wam, państwu pomoże tutaj działać w naszym uniwersytecie, śpiewamy taką pieśń Gaudeamus Igitur. Pieśń ta wywodzi się aż z XIII wieku i miała ona, jak wszyscy już wiemy, charakter najpierw pokutny. Potem dopiero, tak naprawdę to w XVIII wieku, owa pieśń przybrała charakter radości, powagi, bo są różne zwrotki w tłumaczeniu łacińskim i oczywiście śpiewamy ją przy okazji immatrykulacji, czyli wtedy, kiedy zwykli obywatele stają się słuchaczami na przykład uniwersytetu.
Pieśń jest poważna, ale z drugiej strony bardzo radosna, mówiąca o tym, że mamy się uczyć, mamy żyć szczęśliwie, ja to streszczam, bo no, niestety jest tak, że kiedyś przyjdzie ten moment także i rozliczenia się z tym bytem tu na ziemi. A zatem ja Państwu chciałbym życzyć, tym właśnie paniom i panom, którzy za chwilę będą także i ślubować, ażeby wszystko, co planujecie, się zrealizowało, abyście tu znaleźli przyjaciół, autentycznych przyjaciół i by można było powiedzieć, że decyzja wasza była decyzją słuszną. Gaudamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Nos habebit humus. Viva la Academia, viva professores. Viva la Academia, viva professores. Viva membrum quod libet, viva membra quae libet, semper sine flores, semper sine flores. Bardzo dziękujemy Szkurowi i Echo i panu dyrygentowi Januszowi Lipińskiemu. Jeszcze raz proszę pana.